Takie szybkie rys historyczny, to może byśmy zaczęli od Katona Starszego, który uważał, że lekarzy wszystkich Greków trzeba wyrzucić z Rzymu, również filozofów, i nawet praktycznie to przeprowadził, a potem musiał ich zaprosić z powrotem. Natomiast za takie remedium na wszystko uważał kapustę. W tym swoim dziele De Agricultura polecał leczenie kapustą, stracił dwóch synów przez to. Ale, proszę Państwa, się zastanawiamy, kto tu jest barbarzyńcą, Rzymianie czy ci sąsiedzi. Ale medycyna wracała do łaski, już się może przerzucimy od razu do takiego powiedzenia przypisywanego Paracelsusowi: morbi non verbis et medicina curantur, to w różnych wersjach jest, non eloquentia, czyli nie leczymy chorób słowami, wymową, ale lekami, tak? I o tym będzie dzisiejsza debata, o lekach właśnie, tak? Oczywiście naczelna zasada, jaka tutaj wszystkim nam przyświeca, to salus aegroti suprema lex, czyli zdrowie chorego jest najwyższym prawem. I tak przekornie chciałem tylko powiedzieć, już właściwie kończąc, że co jest największą bolączką chyba rynku naszego, że niektóre tylko kupuje. Kardury czwórek, 4 mg, ja zawsze biegam, a to akurat przy moim schodzeniu jest konieczne. I nie można nigdzie dostać, bo są akurat ósemki albo dwójki. I się próbowałem dowiedzieć od mojego lekarza rodzinnego, dlaczego tak się dzieje. Czy to przemysł nie nadąża i tak. Nie, przemysł nadąża jak najbardziej, tylko leki stosunkowo są tańsze niż w Europie, w Polsce. Prawda? Jeżeli coś kosztuje 10 zł, to w Europie w przeliczeniu 100 zł i jacyś spekulanci wykupują, wywożą, sprzedają i na tym zarabiają. Nie wiem, jak to można zatrzymać, ale to podobno jest ta przyczyna. No ale też może my mało zarabiamy, dlatego że kilkaset złotych miesięcznie ja na przykład wydaję na leki, a widzę często, jak panie starsze odchodzą od kasy z płaczą, prawda? I zostawiają te recepty, to ich sobie panią weźmie, prawda? Bo nie stać, tak? Nawet zamienniki tańsze i tak dalej nie wchodzą w grę. Proszę Państwa, Ovidiusz napisał Principiis obsta, co się potem dodaje sero medicina paratur, w remedia amoris, czyli w lekarstwach na miłość, tak napisał, czyli trzymaj się zasad, a późno ci będzie potrzebne leczenie. I jeżeli nadal przemysł farmaceutyczny nie będzie nadążał, to można będzie takie hasło powiedzieć na aptekach, ja chcę apteki zamknąć, prawda? Można też napisać in vino veritas in aqua sanita, to zesłać do winiarni, tak? Albo do najbliższej rzeki. Czym się różni Rzymianie od Greków, jeżeli chodzi o podejście do zdrowia? Rzymianie mówili sit saluti, tak? Kiedy wznosili toast. Na zdrowie, tak? Mówili do siebie salve, kiedy się witali, bądź zdrów, vale, kiedy się żegnali, też bądź zdrów, bądź silny dosłownie, tak? Natomiast Grecy mówili haire, uśmiechaj się. Dla Greków ważniejszy był stan ducha, stan psychiczny, niż stan fizyczny, tak? Jeszcze jedno zdanie można by powiesić, taki szyld na zamkniętych aptekach: chronos beltis to si iatros, to po grecku czas jest najlepszym lekarzem. Natomiast jeden apel tylko bym miał jako zwariowany filolog klasyczny, żebyśmy poprawnie wymawiali primum non nocere, długie e. Dlatego, że nawet pan Adam Sandauer, rzecznik praw obywateli, tych obywateli pacjentów, mówi ze złym akcentem. Tak, tatuś się w grobie przewraca. Także proszę Państwa, primum non nocere. To z Hipokratesa. I jeszcze tylko przypomnę taką zasadę właśnie z Hipokratesa. Nie wiem, dlaczego nie składa się w tej wersji nadal tej przysięgi ślubowania lekarskiego. Nigdy nie podam choremu leku przynoszącego śmierć, ani kobiecie narzędzia wywołującego poronienie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Żeby już bardzo nie przedłużać, bo mieliśmy krótką opóźnienie. Zacznę może od pana ministra, bo ministrów zawsze mamy najkrócej. Panie ministrze, bardzo długo studiowałem pojęcie RTR i w skrócie można je tak przetłumaczyć: zapłaćmy nie tylko za produkcję, zapłaćmy również za badania leków i za rozwój tych leków.
żeby można było po prostu mieć te leki, żeby Polska miała własne leki, nie tylko import. Jako polityk jest pan w zasadzie w dwóch dokładnie sprzecznych miejscach, bo jeżeli leki są droższe, to pacjenci są niezadowoleni, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, często odchodzą od pacjenta. Jeżeli są tańsze, to kończy się to tak, że tych leków albo nie ma, albo tak naprawdę zaczynamy własny przemysł farmaceutyczny i opieramy się na imporcie. Jak wyjść z tej pułapki? Jak znaleźć złoty środek? Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie po pierwsze. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo zawsze tutaj było gościć jest w tym miejscu szczególnym. Natomiast co do pytania, jeszcze bym skomentował tylko słowa przewodniczącego Czustosza tegoż miejsca, że leczmy lekami, nie słowami. No ja tutaj jako lekarz zawsze przypominam, że efekt placebo ma ogromne znaczenie i czasami relacja personalna lekarz-pacjent może dać więcej niż wszystkie terapie medyczne razem wzięte. Zawsze przypominam słowa mojego mentora, świętej pamięci profesora Franciszka Walczaka, rurala z Zakopanego, który powiedział kiedyś jako młodemu lekarzowi: Łukasz, my nie zawsze mamy możliwość wyleczenia pacjenta, ale mamy mu pomóc przeżyć jego chorobę. W związku z tym tych słów bym tak nie doceniał, bo są też ważne, oprócz leków oczywiście. Ale wracając do pytania, oczywiście to nie jest taka do końca sprzeczność, bo z jednej strony mamy mieć tanie leki i to robimy i mamy tak naprawdę jeden z najtańszych leków w regionie, co niestety skutkuje niezgodnymi z prawem najczęściej praktykami różnych grup, które te leki wywożą i sprzedają gdzie indziej. To się da ograniczyć, tak jak się dało ograniczyć leki VAT-owskie, tak samo działamy już w tej chwili. Zmieniliśmy możliwości troszkę szarej strefy poprzez włączenie z jednej strony hurtowni farmaceutycznych, a z drugiej strony podmiotów leczniczych, bo to faktury krążyły, leki de facto były wywożone, to już nie będzie możliwe. Podpisaliśmy współpracę z Krajową Administracją Skarbową, z Inspekcją Transportu Drogowego, bo też pamiętajmy, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny próbował ograniczać wywóz leków, natomiast nie miał żadnych narzędzi w postaci no, po prostu twardej siły. W tej chwili dzięki tym umowom inspektorzy farmaceutyczni wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego i wspólnie z KAS-em no, będą mieli możliwość znacznie ograniczyć te nielegalne działania. To Państwo sami wiecie, że w tej chwili zostały wszczęte różne postępowania i część tych działań jest już ukrócona. Natomiast no, faktycznie jest pewien rozdźwięk pomiędzy tym, że chcemy mieć najtańsze leki, a tym, że firmy mają inwestować w badania i rozwój. Ale ja bym nawet powiedział szerzej, bo przemysł farmaceutyczny ogranicza się już tylko do produkcji i badań nad konkretnymi cząsteczkami terapeutycznymi, a wydaje mi się, że nie możemy zapominać o czymś, co ruszyło w Polsce już w zeszłym roku, czyli w obszarze biotechnologii, bo tak naprawdę tam zaczyna się proces wymyślania innowacji w medycynie. To jest ta wyższa szkoła jazdy, tak? Kiedy lek już trafia do... Nie, właśnie to jest jeszcze przed lekiem, to jest analiza cząsteczki, jak działają substancje na cząsteczkę, to są biotechnolodzy. W zeszłym roku pan premier Morawiecki ogłosił wspólnie z panem premierem Gowinem, że powstanie Instytut Biotechnologiczny, na co rząd przeznaczył 500 000 000 blisko złotych. Przypominam, że takie działanie kiedyś w Belgii zostało podjęte i po 10 latach sektor biotechnologii, z którego wyrastają firmy farmaceutyczne, urósł do jednego z najważniejszych w Europie.
ale to była świadoma inwestycja państwowych pieniędzy rządowych w obszar, który teoretycznie no, nie przynosi zysku dla pacjentów bezpośredniego, to bo biotechnologia, to są jakieś naukowcy, tam coś badają, sobie te komóreczki analizują, ale na tej podstawie, na tej, jak to powiedział się Tomasz za chwilę, ściółce, wyrastają później startupy już farmaceutyczne i potem duże firmy. No niestety od czasów wojny mamy opatentowane nowe polskie trzy słownie cząsteczki innowacyjnych leków czy produktów, które mogą być lekami. My chcielibyśmy, żeby to nie było trzy, tylko było trójka z odpowiednią ilością zer z tyłu, żebyśmy mieli więcej szans na swoje leki. Stąd ten RTR. I RTR nie powinien być tylko traktowany jako zachęta dla firm do inwestowania w obszar badań i rozwoju, ale raczej jako mechanizm rządowy, czy w ogóle państwowy, bo ja wolę to słowo, do inwestowania w innowacyjny obszar branży farmaceutycznej. To jest to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki. Biotechnologia, farmacja, w ogóle life science jest tak zwany. I jeżeli chcemy mieć gospodarkę innowacyjną, a nie imitacyjną jak do tej pory, to musimy inwestować w obszary innowacyjne, czyli farmację, biotechnologię, nauki o życiu. To w perspektywie długoterminowej, a powinniśmy o takiej myśleć, dla polskich pacjentów będzie korzyść. Ewidentnie, dlatego że będziemy mieli większe bezpieczeństwo, będziemy mieli swoje leki produkowane w Polsce. Nie będziemy zależni od importu, tylko będziemy mogli zapewnić produkcję na własnym poziomie i będziemy mieli w efekcie tańsze tak naprawdę leki, dlatego że każda innowacja na początku jest droga, ale po tak jak ze produktami medycznymi, jak ze stentami, na początku to było coś wyjątkowego, drogiego, co się robiło rzadko, w tej chwili to już jest koszt znikomy produktu versus leczenia pacjenta. Tak samo się dzieje z lekami. Na początku one są drogie, potem z czasem, z ilością pacjentów tanieją. Jest przykład pewnego leku na serce, który nie był skuteczny i nie byłby drogi, ale okazał się dobrym lekiem na potencję i bardzo drogo go sprzedawano. No ale życie potrafi zaskakiwać. Ja jeszcze tylko jedną bym rzecz dopytał. Jak mówimy o RTR-ze, to mówimy nie tylko o nowych cząstkach, bo nawet jeżeli zamiast 3 będzie ich 6, to nie jest to istotna zmiana. Mówimy o wszystkich rodzajach innowacji, również o lekach generycznych, tak. Również nowych metodach produkcji, etc., etc. Czyli... Oczywiście, że tak. Natomiast też pamiętajmy, że czym innym jest inwestycja w badanie i rozwój, czy to nowymi cząstkami, czy nad nowymi formami leku, to też jest innowacja, czy nad nową produkcją leku, to też jest innowacja. Ale czym innym jest inwestycja w badania i rozwój, a czym innym jest postawienie fabryki, która pakuje gotowe produkty. To oczywiście jest inwestycja w gospodarkę, świetnie. Takie inwestycje farmy mamy często w Polsce, ale ja bym chciał, powiem szczerze, jako Polak, później jako lekarz naukowiec, chciałbym, żeby również w Polsce były wymyślane nowe rzeczy i prowadzone badania nad tym, jak usprawnić leczenie pacjentów. W związku z tym oczywiście trzeba zważyć miejsca pracy, gospodarkę, fabryki, ale najbardziej nas interesuje ta część innowacyjna. I oczywiście operator ma rację, to jest bardzo szeroko dodaje leki do innych leków, żeby wesprzeć ich działanie. Tak. Też na tym polega innowacyjność, tak. Że okazuje się, że to współdziałanie leków jest... Na przykład jak krem de la krem, to są te nowe cząsteczki. No to już jest takie, to znaczy, że jesteśmy w pierwszej lidze, właściwie w ekstraklasie. I wchodzimy, powoli. Coraz trudniej wymyślić nową substancję chemiczną. To byłaby czymś innym niż to, co nam struto wcześniej, ale... jako niedoszły psycholog bardzo cenię to Pana pierwsze powiedzenie, że najważniejsze jest nastawienie.
pacjenta. Do leczenia i do lekarza. Znaczy, w ramach innowacyjności powinno się też to uwzględniać, bo kto wie, czy efekty nie są lepsze. To może teraz poprosimy panią dr Katarzynę Śledziewską, która jest autorką raportu o krajowym przemyśle farmaceutycznym. Czy my w ogóle mamy potencjał? Bo to może się trochę kłócimy o rzeczy science fiction. W ogóle polski przemysł farmaceutyczny ma taki potencjał, żeby gdzieś tam za niemieckim, szwajcarskim, amerykańskim iść i nie dać się zjeść. Czy mamy w co inwestować? Znaczy, po pierwsze, to może zacznę od tego, co wychodzi z różnych badań. Między innymi badając przemysł farmaceutyczny w Polsce, zauważyliśmy, że on praktycznie na razie ma niewielki wzrost na wpływ na wzrost gospodarczy. To znaczy, to jest tak rzędu 1,33%. W Polsce, tak, udział produktów krajowych. To zależy, bo tak naprawdę na świecie to jest parę państw, które mają większy, tak, albo znacznie większy, bo nawet Niemcy czy Francja to jest około 2-3%. Trochę więcej, znaczy zdecydowanie więcej jest na przykład w Irlandii, gdzie jak wiemy ten przemysł farmaceutyczny jest wspierany poprzez inwestycje zagraniczne, inwestycje bezpośrednie. Ale uwaga, również na przykład w Chinach coraz większe jest znaczenie przemysłu farmaceutycznego w gospodarce, w produkcie krajowym brutto. I teraz pan się pyta, czy jest potencjał. No zawsze jest potencjał, tylko jest kwestia oczywiście odpowiedniego wprowadzenia odpowiednich działań, żeby pobudzić produkcję. Ale naukowca nie wykształcimy w 2 lata, prawda? Proces przygotowania kadry to jest 10 lat. To też jest potencjał. Znaczy my mamy kadry, bo jak rozumiem, to my mamy w studiach, tak? Której część osób jest nawet po takich studiach farmaceutycznych, także tutaj nie jest jakiś problem w kadrach. Jak wiadomo, my zazwyczaj mamy problemy bardziej takie systemowe, tak? I zastanowienia się w ogóle, czy my, jeżeli mówimy o tym przemyśle farmaceutycznym, ja bym się odniosła do tego, co pan minister mówił, to mi się wydaje, że musimy się tak naprawdę na sam początek zastanowić nad tym, czy my chcemy, żeby ten przemysł, jaką my chcemy, żeby tę rolę spełniał w Polsce ten przemysł farmaceutyczny. To znaczy, czy my chcemy, żeby on był zapewniał nam bezpieczeństwo lekowe i to stawiamy sobie wtedy jako priorytet. To znaczy mówimy, ok, najważniejsze jest to, żebyśmy mieli dostępność, żeby nasi pacjenci, żeby nasi obywatele mieli dostępne leki, żeby te leki były tanie, żeby te leki były jak najwyższej jakości i żeby faktycznie ta jakość leczenia w Polsce była na wysokim poziomie. Czy też my mówimy o tym, że przemysł farmaceutyczny to jest taki przemysł, który powinien mieć wpływ na gospodarkę? No bo wtedy nie przejmujemy się, znaczy jakby to nie możemy się tak też, to nie do końca jest spójne ze sobą. To znaczy, jeżeli jest na gospodarkę, to wtedy musimy patrzeć, jaki ma wpływ na gospodarkę, jaka jest wielkość produkcji, jaka jest wielkość właśnie eksportu netto, co my produkujemy, tak, jakie jest zatrudnienie i tak dalej. Czy też może my chcemy mieć przede wszystkim innowacyjność i przez to też oczywiście większy wpływ na gospodarkę, ale znowu, ta innowacyjność teraz, ona już jest coraz mniej, znaczy ona też nie do końca jest spójna z tym, co my nazywamy bezpieczeństwem lekowym, bo proszę zobaczyć, że po pierwsze ta innowacyjność obecnie nie jest związana z takim dużym postępem. Tam, gdzie ten postęp jest, no to z tego co ja wiem, to są choroby sieroce, no to jest onkologia, a poza tym no, są to jakieś, no to już jest wymyślanie takiego no, kolejnego smartfona, tak? Czy z iPhone'a 8 przechodzimy na iPhone'a 10, gdzie już generalnie nie wiemy do końca, gdzie jest tam ta wartość dodana, jeżeli chodzi o samą innowację. Natomiast to, co się dzieje, znaczy no w cenie oczywiście, ale natomiast to, co się dzieje, myślę, że my tak naprawdę w ogóle nie doceniamy tego rynku generycznego, w którym jak gdyby polscy producenci przodują, jak również oczywiście tutaj się zgadzam najbardziej, że jest ten obszar biotechnologii, który należy rozwijać, jak również zgadzam się z tym, że coraz więcej tych innowacji też jest tych produktowych, tak, znaczy produktowych, ale związanych na przykład z nowymi zastosowaniami, nowymi terapiami, związanych z nowym procesem produkcyjnym. Ale ja o tym przemyśle farmaceutycznym, to właściwie po tych badaniach, które miałam szansę prowadzić, to zaczęłam myśleć trochę inny sposób, to znaczy
to jest tak, że przemysł farmaceutyczny, jak i w ogóle cała gospodarka teraz będzie przechodził tak zwaną transformację cyfrową. I nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, chyba jakiś miesiąc temu Macron się wypowiadał na temat tego, w jaki sposób będzie wspierał rozwój sztucznej inteligencji, właśnie tej transformacji cyfrowej gospodarki i tak dalej. Pierwsze, od czego on zaczął, to jest od mówienia o właśnie e-healthie, czyli opiece zdrowotnej. Bo tutaj nastąpią największe teraz zmiany, to znaczy po pierwsze zmienia się w ogóle cały paradygmat produkcji, zmienia się paradygmat produktu. Za chwileczkę leki to już nie będzie taki zwykły lek, tylko dodatkowo będzie to związane z tym, że będziemy mieli przepływ, będzie on związany z całą terapią i z nowoczesne technologie będą pozwalały na to, żebyśmy dokładnie i efektywnie optymalizowali jak my się leczymy. Zmieni się cały model w ogóle tej służby zdrowia, tak? Mówimy o danych, o tym, jak o algorytmach, które będą coraz bardziej optymalizowały właśnie tę opiekę. Też? Jako IT. I moim zdaniem też z tej perspektywy Polska powinna się przygotować na nadchodzące zmiany. To znaczy, że z jednej strony właśnie doceńmy generyki, doceńmy te procesy innowacyjne, które zachodzą poza tymi związanymi z nowymi patentami. To też jest przesadzone, no wszyscy wiemy tak naprawdę, jak ta wojna na patenty, jak ona wygląda. A z drugiej strony też popatrzmy w przyszłość. Proszę pamiętać, że my mamy do tego jak najwięcej możliwości tutaj, dlatego że mamy niezwykły potencjał i to widać na przykład po rozwoju e-bankowości w Polsce, gdzie myśmy byli do tyłu, jeżeli chodzi o właśnie usługi bankowe, ze względu na to, że mieliśmy takie, a inne doświadczenia, tak, wynikające z systemu, w którym byliśmy. I usługi bankowe bardzo szybko się rozwinęły. Tak samo tutaj zaczyna się gra. Tak naprawdę ten wyścig, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny, będzie w ogóle w innych obszarach niż do tej pory nam się wydaje. Tutaj jakby, jeżeli mówimy właśnie o RTL-u i o wsparciu dla polskiej gospodarki, czy polskiego przemysłu i polskiej produkcji, no to też myślmy tak do przodu, co my tak naprawdę chcemy. O wsparciu dla polskiej produkcji, bo nas Unia Europejska zaraz zakaże. Mówimy o wsparciu dla innowacyjnej produkcji na terenie Rzeczypospolitej. No, to jest moje pierwsze pytanie. O co tak naprawdę chodzi najbardziej? Czy o bezpieczeństwo, czy o produkcję i produkt krajowy brutto, czy Panie też o innowacyjność? Panie ministrze, chodzi o to, żeby dotacji Unia nie zabrała. Bo jak powie nie tak, to kolejny miliard mniej. Oczywiście, tak, jesteśmy też, trzeba pamiętać, że jesteśmy w Unii Europejskiej, korzystamy z dobrodziejstw jednolitego rynku i oczywiście nie można produkcji bezpośrednio wspierać w Polsce, to jest oczywiste. Tak. Pomoc publiczna jest. Natomiast na badania i rozwój jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W tą stronę, to ja pana teraz deklaruję, Staniuka, poprosił o podpowiedzenie nam. W jaki sposób dzielić te pieniądze? Pan zajmuje się nowymi innowacjami w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i w gruncie rzeczy to nie politycy, tylko ludzie, którzy się na tym znają, powinni nam powiedzieć, gdzie te pieniądze powinny pójść. Bo póki pieniądze kształtuje rynek, sytuacja jest prosta. Tu jednak mówimy o decyzjach urzędników. W jaki sposób, jaki mechanizm, komu dawać te pieniądze? Ja myślę, że rozmawiając o RTR-ze od bardzo dawna mamy problem z precyzyjnym zdefiniowaniem celów, co nie jest zarzutem takim, powiedziałbym, łatwym, bo tak naprawdę definiowanie celów na poziomie polskiego państwa jest zawsze dużym problemem. I po drugie, ono wymaga dłuższego procesu rozmowy i rozumienia złożoności sytuacji. To sytuacja jest bardzo złożona. Ja bym zaczął od tego, że Polska w dziedzinie lekowej, handlu międzynarodowego lekami, ma najgorszy bilans handlowy wszystkich pozycji bilansu handlowego kraju. To jest pierwsza rzecz. To się wywodzi z tego, że baza krajowa, przemysłowa, i mówię tu o firmach kapitałowo-polskich, takich tych, które są kapitałowo-zagraniczne, więcej netto importuje niż eksportuje.
Ona też importuje substancje podstawowe, natomiast często firmy, nawet krajowe, z tych podstawowych substancji wytwarzają leki tylko na rynek polski. Pani profesor zrobiła takie narzędzie i tam z tego narzędzia wynika, że netto eksportu dodatniego to chyba z 8 firm w Polsce ma i tak naprawdę cała ta nadwyżka jest budowana przez poznańską fabrykę GlaxoSmithKline i przez fabryki Polfarmy. To jest w dużej mierze ta nadwyżka. To też od strony czysto gospodarcze. Druga rzecz, nie zgadzam się zupełnie z tym, że są kompetencje w Polsce w dziedzinie nowych technologii. Tych nowych, ale są nowe dla Polski. Po produkcji biotechnologicznej w Polsce mamy tyle, co kot napłakał. To są proste dosyć cząsteczki, mniejsze cząsteczki, prawdziwe, takie bardziej złożone, trudne do wykonania leki, to jest nowość. I ludzie, którzy się kształcili zresztą z dotacji ministra edukacji na kierunkach zamawianych, często wyjeżdżali, po prostu nie mieli gdzie pracować. Specjaliści od planowania badań klinicznych, którzy teraz pierwsze leki, nie wiem, celicie w ogóle są w stanie prowadzić proces badań klinicznych, też nie mieli gdzie pracować, też wyjeżdżali. Więc myśmy kształcili tych ludzi, ale ta baza gospodarcza nie mogła nawet im dostarczyć miejsc pracy, a w nauce było ich za mało i powiedziałbym, no nie są aż tak dobrze płatne też. Tak. To jest ważne, też ważne dla talentów. W takiej jednej fabryce Roche'a w Penzbergu pracuje 19 tysięcy biotechnologów. To jest no tyle chyba, że 3 razy tyle co w Polsce. Więc to jest ta przepaść. W całej Polsce. Tak. I to mówię o wszystkich branżach biotechnologii, nie tylko medycznych. Tak. Na Polsce 33 tysiące chyba specjalistów szeroko rozumianych, wszystkich kolorów biotechnologii. Trzecia rzecz, znaczy z czego wynika ten bilans? No z tego, że kupowane są bardzo drogie leki, one są, ciężar tych zakupów bierze na siebie Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik. To są te najbardziej nowe i najbardziej pożądane terapie, o których zazwyczaj słyszymy w mediach. Ja też mam taką okazję, że jednocześnie jestem jakby po stronie i tego przemysłu i po stronie komisji, która to refunduje. Więc no też zapoznajemy się z tymi dokumentacjami i to jest też już też tak, że te nowe leki, które wchodzą, to są często leki horrendalnie drogie i to trzeba wytłumaczyć, chociaż różnie od smartfonu jedną podstawową rzeczą, znaczy wytworzenie smartfonu da się w miarę zredukować, jeśli chodzi o koszt wprowadzenia na rynek. Koszt wprowadzenia na rynek leku jest prawie dla każdego leku taki sam i stale droższy, bo wymogi są stale śrubowane. I nieważne, czy ten lek jest dla 3 pacjentów w kraju, jest lekiem rzadkim, czy on jest blockbusterem dla 5 milionów, to jego koszt jest dokładnie taki sam. Teraz ja osobiście uważam, że w ogóle taka biotechnologia, jaka istnieje dzisiaj, jest nie do utrzymania na świecie. Znaczy tego nikt nie jest w stanie sfinansować, żeby leczyć ludzi spersonalizowanym lekiem. Tą kolejną falą, to całym szacunkiem, nie są jakby poprawiające adherens innowacje tam cyfrowe, tylko z jednej strony redukcja kosztów po stronie rozwoju leku przez bioinformatykę i mamy tutaj trochę ciekawych miejsc w Polsce, gdzie można to zrobić i zachodnie firmy to wykorzystają. I z drugiej strony te terapie genowe, które w ogóle prowadzą do absolutnego wyleczenia pacjenta, ale tu mówimy o nowych terapiach rzędu 1 000 000 zł. Teraz też jest kwestia kosztów, tak? Teraz kwestia, czy chcemy zapłacić 1 000 000 zł za to, że już nikt nie będzie chory, przynajmniej na tą chorobę. No i to są dyskusje, które się toczą na komisji. Oczywiście to jest jeszcze wciąż obietnica, to są w ogóle takie super najnowsze terapie. Mamy całą masę terapii. Żeby ostrożnie, bo wyleczenie w efekcie później połapy odległych tych różnych monogenowych dysfunkcji, efekty odległe okazują się być bardzo wątpliwe, w związku z tym tak naprawdę terapii genowych, które są skuteczne, potwierdzone, w tej chwili, mówmy się, nie mamy zaproponowania pacjentom. O tym, co więc jakby się pojawia na musimy powiązanie. Być też ostrożni w formułowaniu pewnych opinii, że mamy możliwość wyleczenia pacjenta terapią genową. W tej chwili takiej możliwości nie mamy. Ja nie mam w związku z tym, że to jest publiczna debata, to ja też ostrożnie tutaj muszę
Minister zdrowia. Pan minister się obawia, że zgłoszą się pacjenci z nadzieją, że zostaną uratowani i oskarżą polski rząd, że nie chce wydać miliona dolarów na ich leczenie. To nie są terapie zarejestrowane, ich nie można podać po prostu z apteki czy tam z apteki szpitalnej. To są rzeczy na poziomie eksperymentów naukowych. Zawsze z powodzeniem stosowane. Tak, eksperymenty wychodzą różne. Zdarzają się, że i zdrowi pacjenci w pierwszej fazie mogą umrzeć. Tak, 50% leków biotechnologicznych wypada nawet na trzeciej fazie wprowadzenia leku, co oznacza, że ten biznes jest strasznie drogi. Teraz tak naprawdę z punktu widzenia zabezpieczenia pacjentów polskich istotne jest zbudowanie w Polsce bazy naukowo-przemysłowej, a ten związek jest bardzo bliski tutaj, bo proces wytworzenia leku biotechnologicznego on się tak naprawdę nie zmienia, tam wielu innowacji nie ma, tylko tam jest strasznie dużo wiedzy potrzebne, takiej bardzo rzadkiej przemysłowej wiedzy o charakterze mocno naukowym. I my w Polsce takiej bazy nie mamy. Na tym polega niemożność zakopania tego bilansu negatywnego, bo stale będziemy importować. Jakie nowe leki się pojawią biotechnologiczne, takie będziemy importować, bo po prostu nie mamy miejsc. Chyba że znowu pojawiają się możliwości, jest parę firm, które rozbierają nowe leki innowacyjne, tych jest trochę mniej, jest kilka mniejszych, które rozbijają leki generyczne, no i jest tak naprawdę jeden podmiot, to jest Pharma, który buduje taką fabrykę, no gdzie mamy już reaktory na 1000 litrów i jest w stanie, powiedzmy tam ze 4-5 lat, zgłosić się do NFZ-u w ogóle z wnioskiem, w którym mówi, mam pierwszy, drugi zamiennik leku, którego koszt terapii tam w programie lekowym jest napisane Talizumab, nie wiem, tam 100 milionów, a ja proszę bardzo za 30 to zrobię. I to jest i zabezpieczenie pacjenta, i kompetencje przemysłowe ważne, i oszczędność dla NFZ-u, tylko cała zabawa polega na tym, żeby albo wprowadzić sztywny mechanizm, jakiś taki algorytmiczny, co było taką pierwotną ideą RTR-u, refundacji, albo wprowadzić jakieś wytyczne oparte właśnie racjonalny argument, jak przyczynowo-skutkowo w ogóle moja inna decyzja refundacyjna może sprawić, że realny proces inwestycyjny w zupełnie nową kompetencję taką przemysłowo-naukową za 3-4 lata da mi nowy produkt na rynku z Polski. To nie musi się odbywać tylko i wyłącznie przez transfer pieniędzy, ale po prostu zwyczajnie przez automatyczne odnowienie decyzji refundacyjnej, przez wydłużenie okresu i obowiązywania. To są tego typu rzeczy. Natomiast zawsze jest problem, bo przemysł jest bardzo tak podzielony. Znaczy innowatorzy, ci globalni innowatorzy zawsze ciągną swoją stronę, a ten krajowy nam mówi, że no, on też tutaj ma coś do powiedzenia. I to słowo innowacja jest takim trudnym do zdefiniowania, bo w Polsce innowacją są nawet generyki. Po prostu lokalnie ta zdolność do wytworzenia biotechnologicznych generyków jest naprawdę innowacją. Dajmy szansę teraz posłom, ale jeśli chodzi o dostosowanie leku do pacjenta, to trzeba pamiętać, że zaczęliśmy od metody odwrotnej, czyli pacjenta do leku, tylko wzorem tego Łukasza, który jak wiadomo widzimy numer do szwajku, przepisywał wszystkim pacjentom jeden rodzaj terapii. Potem wszystko działało, to a propos nastawienia, ale jest też coś tym mądrego, ponieważ rzeczywiście jest tak, że zachowanie pacjenta bardzo często decyduje o, inwestycja w zachowanie pacjenta decyduje o tym, czy lek zadziała, czy nie zadziała. To teraz pani Małgorzata Zwiercan, poseł. Między lobbingiem a takim wsparciem dla swojego przemysłu jest taka strasznie cienka granica, ale z drugiej strony no każdy z wyborców oczekuje, że poseł przynajmniej na rzecz jego regionu będzie działał, będzie wspierał ten przemysł, co wapało. Czy w ogóle posłowie mają szansę tutaj odegrać jakąś rolę, mogą oddziaływać na ministra zdrowia, na decyzje polityczne? Dzień dobry Państwu. Chciałabym powiedzieć, że w sumie żaden rozwinięty kraj nie dyskryminuje krajowego przemysłu farmaceutycznego, wręcz odwrotnie. I mimo, że na dzień dzisiejszy tak niski jest wkład przemysłu farmaceutycznego do PKB Polski, bo tak jak powiedziała pani profesor, tylko 1,3%,
to trzeba zaznaczyć, że jest to najszybciej rozwijający, niemalże dwukrotnie szybciej rozwijający się przemysł. Także naprawdę jest to wielka szansa. I tutaj nie chodzi o... Trzeba dodać, że przez kilka pierwszych lat w Polsce był to najszybciej zwijający się przemysł. Tak. Jest pewna anegdota związana z jednym lekiem, a to może jak pani skończy, to opowiem, jak zwijamy u nas przemysł. Ale to bardzo proszę. A na ten moment jest to właśnie ogromny dowód na to, na ten potencjał rozwojowy. I tutaj powinniśmy wspierać. I ja wierzę w to, że Ministerstwo Zdrowia, jak i również Ministerstwo Rozwoju, że zobaczy ten nasz wspólny cel, jakim jest rozwijanie gospodarki i innowacyjności w ogóle Polski. No przecież to nam wszystkim Polakom, właśnie Polakom powinno zależeć na tym, żebyśmy stawiali na to, co jest polskie. To pan premier Mateusz Morawiecki również mówił o przemyśle farmaceutycznym w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Także stawiamy na to te polskie przedsiębiorstwa, żebyśmy dali im szansę, żeby faktycznie na tym rynku mogły zaistnieć. Jeżeli byśmy właśnie cenę leku uzależnili od aktywności gospodarczej i innowacyjnej wytwórców, przełożyłoby się to na większe przychody tych najbardziej aktywnych producentów, dzięki czemu mogliby przeznaczać więcej środków na inwestycje, głównie związane z badaniami i rozwojem. Ja myślę, że my wszyscy powinniśmy dążyć do tego jednego, żeby nie wykluczać polskich przedsiębiorców z naszego rynku. Żebyśmy właśnie usiedli i wspólnie wypracowali coś, co będzie dobre po prostu dla Polaków i dla Polski, dla bezpieczeństwa Polaków. Bardzo dziękuję. Pani poseł Krystyna Wróblewska napisała wręcz interpelację w sprawie wspierania krajowego przemysłu. Rzeczywiście jest tak, że pani jest między stadami wilków, bo Ministerstwo Finansów nie chce wydawać żadnych pieniędzy. Ministerstwo Zdrowia w gruncie rzeczy chciałby mieć jak najtańsze leki, bo potem jak się w aptece się złoży, czy tak naprawdę na premiera i na ministra zdrowia, tak? Jak kto nie kupi leka, to ma za drogi. To są dwie osoby, które powinny czuć ten gniew w kolejce. Zresztą państwo pewnie parę razy byli świadkami takich scen. No z kolei Ministerstwo Innowacji chciałoby mieć jak najwięcej pieniędzy na badania i rozwój. No to co pani ma tu wspierać? Który resort pani ma wspierać? No bo jeszcze jest oczywiście Krajowy Przemysł Farmaceutyczny, który chce zgarnąć te pieniądze, chce mieć wsparcie Ministerstwa Innowacji i ma w nosie to, że pan minister będzie się czerwienił, jak będą leki za drogie. Bardzo serdecznie witam państwa i tutaj chcę podkreślić, że nie tylko ja złożyłam tą interpelację, ale również ze mną złożyła pani poseł Małgorzata Zwiercan, pani poseł Joanna Borowiak, pani poseł Elżbieta Duda, które również podpisały tą interpelację, właśnie związane wspierające w jakiś sposób ten polski przemysł farmaceutyczny. Ale ja chciałabym troszeczkę inaczej na ten temat spojrzeć. Szanowni Państwo, jak już tutaj pan redaktor powiedział, że branża farmaceutyczna była jedną z najlepiej rozwijających się branż w Polsce. Ale mnie tak, mogę powiedzieć, do napisania tej interpelacji, w jaki sposób wpłynęło exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim exposé najwięcej czasu poświęcił zdrowiu. Bo cóż, szanowni Państwo, najważniejsze jest dla Polaka. To przede wszystkim jest zdrowie, to jest edukacja ich dzieci. I tak mogę powiedzieć, że jeżeli chcemy, żeby służba zdrowia się rozwijała, musimy wszyscy mieć świadomość, że to kosztuje. I tutaj pierwsze wsparcie to jest zwiększenie PKB na zdrowie do 6%. Ktoś może powiedzieć, czy to dużo, czy to mało, ale z drugiej strony... Przypomnijmy, teraz mamy trochę około 4 kawałków. Tak, mam około 4,7. Czy to dużo, czy to mało? Inne kraje, wysoko rozwinięte, mają dużo większy wzrost na PKB i dużo większy wskaźnik. Ale od czegoś trzeba zacząć.
My tak naprawdę, szanowni państwo, jesteśmy krajem na dorobku i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby marnować ten potencjał, który już mamy tutaj w Polsce. Marnować ten potencjał, bo można wszystko zmarnować, można wszystko sprzedać, można wszystko sprowadzać z zagranicy i możemy powiedzieć, jest okej. Tylko z drugiej strony musimy też popatrzeć, co będzie za chwilę. I dzisiaj wydaje mi się, że to, co robi pan premier Mateusz Morawiecki, patrzy na pewne działania z punktu widzenia współpracy międzyresortowej. Bo ja uważam, że dzisiaj dobra współpraca to musi być współpraca międzyresortowa, bo tylko współpraca między różnymi ministerstwami może dać określone efekty, żeby nie zmarnować tego, co mamy. Bo każdą złotówkę można wydać różnie. Można ją wydać, bo może ona kosztować bardzo dużo, a z drugiej strony można ją tak wydać, żeby wszystko się opłacało i było korzystne. Na pewno, patrząc z punktu widzenia pacjenta, każdy chce kupić lek tani. Ale z drugiej strony okazuje się, że mamy tanie leki. Tak jak pan redaktor powiedział, one są wywożone z zagranicy i czasem z jednej apteki chodzimy do drugiej i szukamy leku. Tak nie może być. I tutaj ważne by było, żeby zarówno Ministerstwo Rozwoju, jak i Ministerstwo Zdrowia usiedli do stołu i porozmawiali, jak zrobić, żeby nasz przemysł farmaceutyczny miał szansę się rozwijać. Co jest ważne w tym przemyśle farmaceutycznym? Żeby naprawdę były pieniądze na badania. Bo który kraj jest bogaty, który tak naprawdę nie tylko tworzy leki generyczne, ale leki innowacyjne. I my jesteśmy krajem na dorobku. Nasze firmy, polskie firmy farmaceutyczne mają swoje laboratoria, zatrudniają specjalistów, zatrudniają naukowców, zresztą pani profesor o tym mówiła. I marzy mi się, żeby po prostu to nasze firmy mogły sprzedawać za granicę leki innowacyjne. Bo myślę, że to wtedy pomnaża polskie PKB. I tutaj kwestia jest, jak to zrobimy. Ja nie wiem, ja jestem posłem, która dostaje do głosowania projekty ustaw. My się nad tym zastanawiamy. Ale kwestia tego, co tutaj zostanie między resortami zrobione i czy po prostu jakie kryteria Ministerstwo Zdrowia i resorty gospodarcze dadzą do tego, żeby nasz przemysł farmaceutyczny miał szansę konkurować z innym przemysłem europejskim farmaceutycznym. I tutaj musimy po prostu azjatyckim właśnie, żebyśmy nie sprowadzali powiedzmy z Indii, z Chin tych leków, bo my mamy tutaj swoje firmy. Dlatego też ja myślę, że tutaj ja nie jestem specjalistą, ja patrzę tu z punktu widzenia pacjenta, ale też z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego, bo to jest też... Ale ważne. Też samego pacjenta, tak. Bo leki hinduskie były rejestrowane, no znamy tę historię, poniżej standardów. Tak. Też jest kwestia działania nadzorów farmaceutycznych. Czyli ja odwrócę mowę troszkę, bo mówimy cały czas o, używamy terminu wspieranie polskiego czy przemysłu farmaceutycznego, czy blokowanego na terenie Rzeczpospolitej. Ja bym używał zupełnie innego słowa. Ja bym powiedział, że to jest wyrównywanie szans dla przemysłu, który jest na terenie Rzeczpospolitej. Bo jeżeli popatrzymy właśnie na produkcję leków w krajach azjatyckich, Indiach, Chinach, to mamy znacznie tańsze inwestycje tam. Tak naprawdę żadnej korzyści państwo polskie nie uzyskuje z tej produkcji tam lokowanej, z działów badawczo-rozwojowych, które są tam lokowane. A potem te cząsteczki wytwarzane w gigantycznych ilościach w Azji mają konkurować na równym poziomie jak te z dokładną kontrolą państwową, która jest produkowana w Polsce. Kontrolą państwową fabryk, które są lokowane w Polsce. To teraz przemysł i ochrona zdrowia no nie jest rynkiem, gdzie mamy niewidzialną rękę dziwną rynku, która wszystko reguluje. Państwo polskie dopłaca do każdego specyfiku pieniądze podatników, Polaków. W związku z tym powinno brać pod uwagę, czy
firma, która oferuje ten produkt i my mamy jako państwo dopłacić do tego, jest lokowana na terenie Rzeczypospolitej, mamy kontrolę nad produkcją, mamy kontrolę nad tym, jak to przebiega, wiemy, jak ten specyfik wygląda, ponosi ta firma ogromne koszty, żeby mieć świetną jakość, dobrą produkcję, kontrolowaną, versus produkt, który jest przywożony z Azji. Wyrównanie tych szans to właśnie jest między innymi RTL. Ale co trzeba tu jeszcze dodać? Tu w Polsce zatrudnia naszych pracowników, naszych obywateli. Tu w Polsce płaci podatki. Także tu to tworzy to PKB, które no po prostu jest dla nas wszystkich. Także no tutaj... Znaczy, to nie jest wspieranie, to jest moim zdaniem wyrównywanie szans konkurencyjnych, żeby produkowane w Chinach, czy Indiach cząsteczki, gdzie wiadomo, że inwestycje i nakłady poniesione na to są tam zostawiane, czy wytransferowane do centrali, miały podobne szanse jak te firmy, które w Polsce, na polskiej ziemi lokują swoje fabryki i działy R&D, które ponoszą na to koszty. No, jest różnica, prawda? Ja taki przykład, bo tutaj chciałem teraz podpytać trochę przemysł farmaceutyczny, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, jak się podobają te rozwiązania czy wypowiedzi, ale taki przykład, który pamiętam, że w 1991 roku zostałem rzecznikiem Naczelnej Rady Lekarskiej, kiedy wszyscy się fascynowali takimi paralekami, które miały leczyć przeziębienie, grypę, ogromny zasób był, jakiś proszek się wstosowywał i pacjent miał żadne zdrowie, zniknęły takie leki jak lutinoskorbin. I wręcz lekarze z tytułem profesorskim mówi, że to wcześniej leczy finansowo. Zrobiłem zachwyt, który wygrałem po dwóch latach, że w momencie, kiedy pierwszą fabrykę produkującą finansowym kupi prywatny czy zagraniczny producent, okaże się, że finansowym leczy. Dzisiaj chyba żaden lekarz nie będzie od razu finansowym, może w jakichś tam szczególnych wypadkach, ale to jest znowu lek leczący. Co się zmieniło? Pieniądze się zmieniły. Za finansowym stał bankrutujący przemysł państwowy, a potem stanął przemysł prywatny. Zmieniono nastawienie pacjentów do leku. Nie tylko poprzez działanie tego leku, ale poprzez też działanie PR-owe wokół. Tak. O czym nie możemy zapominać, że część leków, szczególnie OTC, czyli over the counter, takich, które nie przepisuje lekarz na receptę, może się reklamować. I przypominam, że farmaceutyki i suplementy diety to jest największy reklamodawca na rynku polskim. No i bardzo bym chciał w każdym razie, to u nas również, ale prawdopodobnie za dużo afera w przemyśle farmaceutycznym pisaliśmy, wolą wygrać te gazety, które nie dostrzegają tych problemów. Szanowni Państwo, no mieli Państwo, Pani Misiewicz Jagielak jest wiceprezesem Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Pan Prezes Krzysztof Kopeć kieruje Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Widzicie takie światełko w tunelu, w tym co padło? Dat zabrakło, tak? Kiedy? Kiedy te pieniądze? Trafił Pan w sedno. Bo brzmi pięknie, prawda? Brzmi pięknie. Tak. Będzie dobrze, tylko kiedy? RTR-u ukazał się nam już w projekcie ustawy refundacyjnej i my na to czekamy. Firmy nabrały wiatrów w żagle, zaczęły inwestować. Natomiast no, efektów jeszcze nie widać. I co bym chciała powiedzieć? Musimy to powiedzieć jasno i wyraźnie, że jeżeli wiemy już, że RTR-u w tym roku nie będzie, tak? Nie będzie mechanizmów wyrównujących szans. No tak, legislacyjnie to jest. Legislacyjnie, bo to jest ustawa. Jeśli będzie, no nie to... takie rzeczy Sejm w nocy przepychał, że Pani także tutaj jest to dla mnie nowość, bo ja to powiem, że słyszałem, że będzie. Że będzie. Dobrze, jeśli będzie, to będzie wspaniale. To wierzymy, ale pozostajemy... Mamy inne źródła, nie? Umiarkowanymi opinii. Mamy widocznie jakieś nieprawidłowe źródła. Ale bo Państwo korzystali z wiedzy od Platformy, a tu jest PiS. My korzystamy z wiedzy PiS i patrzymy, jak postępują prace. Jeśli będzie, to będzie wspaniale. Natomiast chciałabym jedno wyraźnie podkreślić, że jeśli tegoroczne negocjacje, a w tym roku nas czekają negocjacje większości leków, z których żyjemy, będą wyglądały tak jak trzy poprzednie, to RTR w przyszłym roku już niczego nie uratuje. Dlaczego? My jesteśmy w tej chwili w fazie ogromnych inwestycji. Bo przemysł farmaceutyczny polega na ciągłym rozwoju, na ciągłych innowacjach. Tak wygląda po prostu ta branża. I krajowy przemysł farmaceutyczny, bo my tu nie mówimy tylko o polskich przedsiębiorstwach, ale też o tych zagranicznych, które zainwestowały w Polsce.
jesteśmy w fazie ogromnych inwestycji polegających na rozwijaniu leków, bardzo, bardzo kosztownym rozwijaniu leków biologicznych. Zaczynają powstawać fabryki w Polsce. Zaczynamy wchodzić w produkcję leków trudnych do wytworzenia. To jest nisza w Europie i leków z wartością dodaną. To wymaga ogromnych inwestycji, wymaga zmiany. Naukowcy się szkolą, badania w laboratoriach badawczo-rozwojowych muszą nastąpić zmiany, inwestycje i też linii technologicznych. I przemysł w Polsce ze względu na zbyt dużą presję cenową, no jest to przemysł o niskiej rentowności, a przy niskiej rentowności nas nie będzie stać na takie inwestycje. I musimy to jasno podkreślić, że biotechnologia, leki trudne do wytworzenia i leki z wartością dodaną, one są finansowane z bieżącej działalności. Jeżeli nam się tą nogę utnie, zwiędnie, to ta druga noga w naturalny sposób też nie urośnie. To jest bardzo prosta metoda na to, że z Polski nie wywożono leków i żeby wystarczy, że złotówka będzie 1 euro i naprawdę będziemy mieli droższe leki. Także tutaj trzeba się to z ministrem finansów dogadać. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za przyniesienie. To co słyszymy, to jest oczywiście, to są bardzo dobre argumenty, bo my zawsze stoimy na stanowisku, że ci, którzy zainwestowali w Polsce i tak jak mówi Barbara, nie tylko ci, którzy tu fizycznie wzrastali i są typowo polskim kapitałem, ale też ci, którzy chcieli zainwestować i nie tylko, tak jak pan minister mówił, w przepakowywanie, ale też w produkcję, bo u nas akurat w związku wszystkie firmy mają jakieś zakłady produkcyjne w Polsce i rzeczywiście chcą inwestować. Natomiast są potrzebne dwie rzeczy. Czyli pierwsze to jest przewidywalność, a przewidywalność w biznesie polega na tym, że my musimy wiedzieć, bo my dzisiaj jest teraz czerwiec, tak? W sierpniu musimy zacząć duże negocjacje około 3000 produktów. To taka skala jest. Na samej liście jest 4500, 3000 trzeba będzie przenegocjować. I pytanie główne brzmi, czy jeśli my te same leki, bo one tam były od czasu 2012 roku, kiedy ja miałem przyjemność jeszcze pracować w Ministerstwie Zdrowia, ja te pierwszy raz je negocjowałem, potem były jeszcze dwa razy negocjacje tych samych leków i teraz będą czwarte. Co poszło źle, że trzeba czwarty raz to robić? Moim zdaniem nic nie poszło źle, działają mechanizmy w ustawie, które rzeczywiście powodują racjonalizację ich wydatkowania. I teraz się trzeba zastanowić, trzeba skończyć pięciolatkę oszczędności bezrefleksyjnych, która na początku była uzasadniona, bo racjonalizowała wydatki, natomiast teraz przychodzi w taki okres już jakby bezrefleksyjnego ucinania ceny, które powoduje takie patologie jak wywóz, bo wywóz to nie jest coś, co nagle pojawiło się, wylądowało w Polsce i stało się faktem. Złodzieja czyni okazja, jest takie powiedzenie i ono jest prawdą. Jeśli komuś się opłaci, nie wiem, zarobić 300%, to on ten lek wywiezie. A to jest pochodną tego, że czasem bezrefleksyjnie ucinaliśmy cenę, nie licząc na to, że mechanizmy rynkowe, też ograniczone w ustawie, pozwolą racjonalnie gospodarować środkami. Dla nas najważniejsze pytanie jest takie, kiedy to będzie? Nam się wydaje, cieszymy się, że pan minister mówi, że z jego percepcji jest to możliwe w tym roku, tylko że ten rok to jest właśnie ten moment kluczowy. My musimy wiedzieć w sierpniu, przystępując do negocjacji, że pan minister jakby delegując Komisji Ekonomicznej jakieś wytyczne dla negocjacji powie, że rzeczywiście siądźcie i zastanówcie się nad tym, czy naprawdę cięcie ceny do kości jest zasadne, tak? Bo mamy w ustawie refundacyjnej są zapisy, które teraz już pozwalają, nie trzeba wprowadzać RTR-u. Ja zawsze to powtarzam, że lepsze jest wrogiem dobrego i tak naprawdę coś, co powiedział premier Morawiecki i w swoim SOR-ze, ale mówił to pamiętam, prezentacji konstytucji dla biznesu, że należy zmienić umysły i podejście urzędników. Wiem, że to brzmi górnolotnie, ale taka jest prawda, że zawsze pan minister może mieć olbrzymią chęć coś wprowadzić, to wszystko idzie, a ten mechanizm powoli przyspiesza, jak z lokomotywą, tak? Nie da się tego pchnąć jedną ręką, to musi ileś kół zacząć ruszać się i iść do przodu. I pytanie jest, czy my rzeczywiście nie możemy już skorzystać teraz z tych mechanizmów. Jest artykuł 13 ust. 5 i 13 ust. 1, które pozwalają, zresztą piszą, obligują ministra, to nie jest jakby nawet, obligują do brania pod uwagę działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej w Polsce i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli nawet szerzej niż w Unii. To co mówił pan minister, to jest wyrównywanie tych szans i wzięcie pod uwagę tego, że te firmy, które u nas są, inwestują w Polsce i wszędzie. Tylko, że waga tej inwestycji w Polsce powinna być wyższa, obiektywnie, a propos parametrów unijnych, wyższa od tej wagi na przykład inwestycji gdzieś indziej w Unii, która też powinna być wyższa z kolei niż waga inwestycji przychodzącej tylko z Azji. To jest właśnie to, co możemy już teraz zrobić. Artykuł 13 ust. 1 i 5 i 19 ust. 2, który mówi, że Komisja Ekonomiczna dokładnie to samo powinna robić. I to jest nasz apel, żeby pan minister
przełamał nawet tą wewnętrzną stosowość w ministerstwie. Wiem, że to brzmi brzydko, ale tak. Porozmawiał z członkami komisji, że jeśli mamy artykuł 13, ja mam brać to pod uwagę, a i mamy artykuł 19 ust. 2 i wy macie to brać uwagę, a wy jesteście wcześniejszym etapem tego postępowania, to wy to weźcie pod uwagę, ja jeszcze raz to zważę i potem zrobimy coś pozytywnego dla gospodarki, już nie mówiąc o tym, że trzeba też przełamywać silosowość między resortami, to co mówiła pani posłanka, ale myślę, że na tym wyższym szczeblu, tak jak pan minister mówi, czy pan dyrektor, to nie jest problem. Problem jest z tymi kołami tej lokomotywy. Żeby nasi widzowie, bo transmitujemy to, coś z tego zrozumieli, te wszystkie artykuły, chodzi o to, żeby pan minister, ustalając ceny leków, albo mając skupne ustalenie ceny leków, biorąc lek krajowy, bo ktoś produkuje na przykład aspirynę, no pytanie, czy można aspirynę rozróżnić krajowe i niekrajowe, no, ja nie wiem, czy takie proste, ale na przykład to uwzględnił, że ten sam człowiek robi badania na leki na opryszczkę, tak? I czym, żeby pan dorzucił te parę złotych, bo dzięki temu będzie lek na opryszczkę. Dlatego jest potrzebne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju, które określi prorozwojowe kryteria oceny przedsiębiorstw. To nawet nie o to chodzi, że to są wymyślone. To nie o to chodzi, że ja dorzucę jakieś pieniądze, tylko raczej... No pacjent dorzuci, ale pan... Nie. Taki przekaz jest bardzo niebezpieczny, bo tak. Mówimy, że ja zapłacę firmom, krwiopijcom tutaj z pieniędzy, które mógłbym wypłacić pacjentom. Nie. To jest odwrotnie. Znaczy ja nie złupię firm tak do zera, tak do połowy. I wtedy one będą jeszcze mogły mieć jedną koszulę na grzbiecie, żeby ją gdzieś tam obciąć i sprzedać ten kawałek materiału, żeby wyprodukować z tego onucę. To raczej... Przy negocjacjach będzie pan trochę większy, bo wie pan, że to da jakiś efekt. Do tej pory negocjacje wyglądają tak... Ja wrażenie, że mówiliśmy o tym samym, ale jest inny wydźwięk. Dobrze. Ja dbam o prawidłowy wydźwięk. Do tej pory cena była kluczowa w negocjacjach Komisji Ekonomicznej. Jakby różnice były o kilkadziesiąt procent pomiędzy propozycjami firm a propozycjami ekspertów z komisji i brakowało tej pewnej stabilności. To co my byśmy chcieli w tym całym tak zwanym RTR-ze, bo to oczywiście to co pan powiedział jest prawdą, czy to już te mechanizmy już można zastosować bez legislacji. To co my w legislacji chcielibyśmy pokazać, to jest klarowne podejście, w jaki sposób chcemy to punktować, w jaki sposób chcemy oceniać, które elementy są ważne, czy właśnie ta fabryka, która tylko blistruje substancje skąd inną, jest tak samo warta, co fabryka, która pakuje nasze jakieś wymyślone rzeczy, no pewnie nie. Czy inwestycje w badania i rozwój są ważne, no pewnie są najważniejsze w tym całym zakresie. Czy też to, co ja zawsze powtarzam, jest coś takiego jak mechanizm Gratiniego we Włoszech, gdzie firmy płacą podatek, który jest właśnie reinwestowany w badania i rozwój. No, ja bym chciał, żeby powstała Agencja Badań Medycznych, gdzie też inwestycja w samą agencję do badań byłaby traktowana też jako inwestycja w obszar R&D. Ale było jasne, że to jest słuszne podejście i wydaje się, że powinniśmy jakby też się same dobre wieści. Będzie szybszy termin, pan minister popiera. Stabilność też jest ważna, bo że w ogóle w sektorze gospodarczym akurat czas jest istotny przy tych innowacjach, w związku z tym, jeżeli firmy wiedzą, że mają stabilne finansowanie na kilka lat, zupełnie inaczej mogą działać w inwestycjach, czy też odważniej, czy też czas na podjęcie decyzji nie 180 dni, a na przykład 90 dni. 180 dni to jest pół roku. No. Niektóre urzędy podejmują decyzję w pół roku. Pół roku to jest bardzo długi okres w gospodarce. Można to ewentualnie skrócić, szczególnie dla tych, którzy inwestują w Polskę. Tu powstała obawa, tutaj bardzo pan dyrektor Stanik chciał uzupełnić jeszcze to, ale powstała obawa, że po prostu państwo uwierzyli, jak ludzie w kredyty frankowe zainwestują, a potem, przepraszam za kolokwializm, zostają jak chemik z bark z angielskim, tak? Jak to zna, to zna, jak nie, to nie mogę, bo dzieci mogą słuchać. Ale trzeba powiedzieć, że już zainwestowali, tak? I dzisiaj no, w zasadzie jest taki moment takiej niepewności. Firma co dalej? Inwestowała, ale potrzebują dalej inwestować. Oczywiście, że tak, bo dalej się chcą się rozwijać, tak? Dalej chcą właśnie tworzyć. Pan dyrektor Stanik miał tu jakąś radę, jak z tymi pieniędzmi?
Ja bym chciał pokazać też, żeby Państwo rozumieli, jaki w ogóle suma mówimy. Czy wprowadzenie nowego, innowacyjnego leku na rynek, no to jest od 500 milionów euro do miliarda euro. Tak? Mówimy o nowej substancji. Nowej substancji, także... Nie o substancji generycznej, czyli... 2 miliardów do kilku miliardów złotych. To i koło 10 lat badań. Więc marzenie o tym, że będziemy mieli polski lek globalny, innowacyjny, no to ja kiedyś na razie dialogu społecznego zapytałem tych związkowców i pracodawców, czy oni wiedząc Ducha Świętego mają 99%, że ta cząsteczka będzie innowacyjnym lekiem i posłów tak samo bym o to zapytał, czy są w stanie zagłosować za przeznaczeniem 4 miliardów złotych na ten proces. No i w Polsce myślę, żeby się niektórym ludziom zaświeciła taka lampka, no bo to jest, no, to są potrzeby społeczne, tam lekarze, pielęgniarki, to są w ogóle sumy, o których my tak, no... Ale inwestujemy, bo inwestujemy teraz w sumie do 2,5 miliarda już. Na wyobrażenie, cena jednego innowacyjnego leku to jest cena małego lotniskowca. Mniej więcej to są no, tak. zbliżone koszty. I proszę pamiętać, że tych prób taka firma globalna wykonuje, powiedzmy, tam wychodzi 1 na 10. No to, oczywiście to jest cały proces zarządzania, cięcia tego w odpowiednich momentach. To osobna historia, to nie o tym teraz właśnie jest dyskusja. Druga strona to jest tak naprawdę perspektywa negocjacji. Bo perspektywa negocjacji to jest oczywiście komisja, co siedzi, ma jakiś tam list od prezesa NFZ-u, który mówi, że tam już pod korek tych tam strasznie dużo już wydatków, co z tym teraz zrobić, no proszę ciąć ceny. No i teraz gdzie się najbardziej, najłatwiej jest pociąć cenę tak naprawdę? Na lekach innowacyjnych. Pocięcie ceny nawet o 10% leku generycznego to jest parę złotych na opakowaniu. A na innowacyjnym to jest parę tysięcy złotych albo paręnaście tysięcy złotych na jednym podaniu. Więc zabawa w ogóle polega na tym, jak się w ogóle zarządza tym całym portfelem tych różnych produktów leczniczych, są wyroby i produkty różnie podawane. I to jest dosyć skomplikowana historia. I proszę pamiętać też, że panu ministrowi nie wolno tego powiedzieć, nie wypada, nie byłby chętnym z lekarzem, ale oddziaływanie firmy farmaceutycznej na lekarza to jest zjawisko ogólnie znane, tak? I ja o tym mówiłem przy mikroskopii. Więc tylko na lekarza. A ja przy negatywie. Są mechanizmy też takie, które w Europie, to nie jest, nie jesteśmy jedynym krajem, który chciałby mieć sektor biotechnologiczny we Włoszech, to zdaje się, rząd zmienił, ale globalne firmy zapraszamy przez włoskiego tam premiera i zapraszam, mówimy, a ja oczywiście zawsze pytałem, a co ty nam dasz, jak mamy zainwestować. Czy są też mechanizmy hamowania cen? Na przykład, czy wydatków, przepraszam, nie cen, tylko wydatków. Bo mamy dużo wydatków, do których NFZ nie końca wie, czy one są naprawdę dobrze wydanymi decyzjami takimi preskrypcyjnymi, tak? Znaczy, gdyby lekarz sam odpowiadał za budżet lekowy, który jest mu jakoś tam przydzielony i on się z niego rozliczał i z pewnych oszczędności preskrypcyjnych był rozliczany, a są takie kraje, które się to stosuje, to niekoniecznie ten mechanizm refundacyjny musiałby być tak opresyjny na poziomie zderzenia się z komisją. Drugi mechanizm to jest w ogóle presja zewnętrzna i też o tym naprawdę powiedzieć, bo zarówno Państwo posłowie, jak i wszyscy przez telewizję, przez fundacje pacjenckie, przez fundacje różnych znanych tam telewizji publicznych jesteśmy atakowani zdjęciem chorej osoby. Tak? Patrzymy na dramat pojedynczej osoby, patrzymy na to dziecko, na tą matkę i tam wszyscy płaczą. A proszę Państwa, to się sprowadza do tego, że pod tyłu jest lek, który kosztuje, którego podanie kosztuje tam, nie wiem, rocznie 300 tysięcy złotych i wydłuży życie dziecku o pół roku. To są oczywiście problemy, z których nikt nie chce otwarcie rozmawiać. Dlatego ostatecznie decyzje tak musi podjąć minister zdrowia, czy refunduje się. Tak, minister zdrowia w ogóle ma na sobie ten ciężar i potem jest też terroryzowany, powiem szczerze, jest terroryzowany w mediach za to, czy tą decyzję podjął, czy nie. A trzeba, no, ja tutaj powiem. Jak nie zgodzi się, to jest mordercą, jak zgodzi się, to jest aferzystą. Zawsze jest pewien wybór. Więc to też zależy, więc jakby sprawa jest też szersza, bo dużą część tych problemów uniknęlibyśmy jakby w rozważaniu takim
nazwijmy takim dziś podskórnym, gdybyśmy jednak stworzyli taki dokument, który się nazywa polityka alkoholowa państwa. Myśmy wczoraj ogłosili projekt polityki zakupowej państwa, której dopinamy ją do ustawy o zamówieniach publicznych. Ja zawsze ustawę o refundacji porównuję do ustawy o zamówieniach w dziedzinie leków, no bo to właściwie o to chodzi. Tak? To są publiczne zakupy w dziedzinie leków. Gdybyśmy mieli jasne wytyczne też na poziomie polityki lekowej, że na przykład nie pamiętam, mylą mi się te kraje. Ja chcę nawet powiedzieć, że mam jeden z rozdziałów przy sobie, a już jest polityka lekowa praktycznie napisana i będziemy ją wypuszczać w tym miesiącu. Właśnie. Nie chodzi o treść. Natomiast to też, znaczy pamiętajmy o tym, że tutaj gramy tak naprawdę, wracamy do początku, znaczy mamy szerokość leczenia pacjentów i bezpieczeństwo pacjentów, za które oczywiście minister zdrowia jest odpowiedzialny i bezpieczeństwo jest kluczowe i to jest priorytet. Ale ja bym nie stawiał tego, tak jak pani profesor, że to są wzajemnie wykluczające się priorytety i wzajemnie wykluczające się cele. Ja bym powiedział, że my po prostu musimy pewną wagę przyłożyć do tych celów. Znaczy, na pewno pierwszorzędowym celem polityki zdrowotnej państwa jest bezpieczeństwo pacjentów. Bezwzględnie. Drugim celem polityki zdrowotnej państwa jest również bezpieczeństwo finansowe wszystkich obywateli, czyli gospodarka. Trzecim celem polityki zdrowotnej państwa jest innowacyjność tejże gospodarki. W związku z tym z tą gradacją pewnie trzeba podchodzić również do polityki lekowej, do RTR-u, do negocjacji na komisji. I oczywiście, że nie da się rozkręcić spirali cenowej, bo nie da się obniżać permanentnie ceny jakiegokolwiek produktu, bo dochodzimy do absurdu. Minus 15. I dochodzimy do pewnej przegięcia się krzywej, gdzie obniżanie ceny leku nie będzie skutkowało bezpieczeństwem pacjenta, ponieważ jakość tego leku będzie gorsza niż gdyby ta cena była troszkę wyżej oraz dostępność tego leku będzie trochę gorsza niż gdyby ta cena była wyższa. Mieliśmy przykłady czyszczenia wielkich hurtowni indyjskich, a potem nagle lek znikał z polskiego rynku, były niedobory, deficyty i tak dalej, dlatego że czyszcząc hurtownię dali najniższą cenę w imporcie równoległym. To są też elementy, które pamiętajmy, że też decydują. No to bezpieczeństwo jest kluczowe, ale bezpieczeństwo w sensie dostępności nie zawsze oznacza windowanie czy przyśrubowanie i ceny do maksymalnie niskiej, tylko trzeba zważyć te wiele elementów, to co pan dyrektor Stanisław powiedział, że to jest niezmiernie złożony proces, dokładnie, znaczy to jest niezmiernie złożony proces. Sama cena nie mówi o wszystkim i myślę, że jest miejsce i na bezpieczeństwo pacjentów, i na innowacyjną gospodarkę, tylko w pewnych proporcjach rozsądnie wyważone. Pani dyrektor, że mówiła o tym potencjale naszego rynku, ja jedną rzecz podpowiem, jako doświadczony psycholog, jako dziennikarz. W badaniach lat 80. że psychologicznych to było uwzględniane, również ekonomicznych. Otóż istotnym elementem potencjału rynku farmaceutycznego jest ogólne wykształcenie zdrowotno-ekonomiczne obywateli, nie tylko profesorów. O co chodzi? Chodzi o to, bo jako panelista się odzywam, ale w tej sprawie mam pewną kompetencję, chodzi o to, że pacjent pójdzie po pomoc, odbierze właściwy lek, oczekuje właściwego leku i pogodzi się z ceną pogodzi się z pewną ceną za zapłaconą cenę. W Polsce najbardziej zaniedbaną częścią jest ogólne wykształcenie zdrowotno-ekonomiczne obywateli, dlatego musi się obniżać cenę. Ja tak podpowiadam, przepraszam, wszedłem w rolę panelisty. Ale pan powiedział, to jest coś bardzo ważnego, bo te działania, które przy największej oszczędności w dłuższym czasie są najbardiej takie długookresowe i zawsze niestety z punktu widzenia każdego polskiego urzędu, to nie chodzi tylko o zdrowie, ale tak na naszego, zawsze jest duży problem, żeby uruchomić ten długofalowy proces, ponieważ jest 15 pożarów do ugaszenia, a z drugiej strony tych pożarów za rok, za dwa, za trzy będzie mniej, jeżeli się ten długofalowy proces uruchomi. To jest jakiś tam komfort, który obywatele muszą dać też administracji, to znaczy, powiem szczerze, zwiększyć ich zasoby, zwłaszcza kompetencje. Jeżeli ta administracja ma wspierać innowacyjność, to również jej kompetencje w tym, to jest naprawdę duże wiedzy wymaga i też narzędzi. Jeżeli w Komisji Ekonomicznej de facto dzisiaj siedzimy i tam takie stosy z
150 stron, tam czytamy te wszystkie dokumenty, to jest taki stan na dziś i tam długopisem się coś zakreśla, ale gdyby od początku rejestracji, od Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych przez Agencję Oceny Technologii, jakieś inne dodatkowe tam rady przejrzystości i tak dalej, wpisywać w jeden taki duży arkusz podstawowe dane z tej całej dokumentacji, to komisja i by szybciej negocjowała. Dosłownie ten proces tych 3000 decyzji byłby dużo szybszy, byłby dużo bardziej algorytmiczny, to znaczy nie polegałby też na takim no, przyciskaniu do ściany, a powiedzmy sobie szczerze, negocjacje to się za tymi drzwiami odbywa, tam są różne strategie. Tak? Warto znaczy, by to zobaczyć nie, może. Co? Warto by to może zobaczyć. Nie, nie właśnie nie warto. Znaczy, jak to to jest przykład dentysty, który pacjent każdy zrozumie, jak to się było. Czy wolisz mieć trzy razy ząb borowany tanio, czy raz droga dobrze. I to trafia potem do ludzi. Ale tej wiedzy brakuje nam, obywatelom. Tego nie jest przekazywane. Trzy razy borują, bo trzy razy wezmą pieniądze i jest, człowiek się na to zgadza. Zamiast pójść raz, a dobrze jest, zapłacić, jest to też taki ale żeby ogólny podobnie. Problem, nazwijmy to przejrzystości, zanim niemiecki, zanim też ze skuteczności niemieckich polityk powiedział, że nie powinno się ludziom mówić, jak się robi politykę i kiełbasę. Tak więc no, ludzie dzisiaj widzą te rzeczy, bo tam się martwią. Jest też dużo niepokojących zjawisk, wynikających na przykład cały ruch antyszczepionkowy, który na przykład wynika, moim prywatnym zdaniem w Polsce też z tego, że na szczepionkach są w ogóle najtańsze tak naprawdę. Najtańsze sposoby leczenia się oszczędza również. To znaczy wspieranie, refundowanie najtańszego modelu szczepionki typu kombo, to nie jest to samo, co refundowanie niewiele naprawdę droższej, ale szczepionki na pojedynczą chorobę, tak? W ogóle budowanie... Tak, to jest dokładnie to, co mówiliśmy, że jakby to jest bezrefleksyjne oszczędzanie. To też mówił pan minister. I jeśli my teraz mamy tak, to co i pan dyrektor Stalinko mówił, i pan minister, i pani profesor, że jeśli spojrzymy na to całościowo, to teraz mamy, tak jak mówimy, dla nas największe problemy są nadchodzące negocjacje. My wierzymy, że RTR wejdzie, ale ja się boję, że wejdzie nawet w wersji optymistycznej, hiper szybkiej, na jesieni albo w grudniu. To już będzie czas, kiedy my będziemy mieli decyzję, po których wejście RTR-u przywróci nas w sytuacji sprzed RTR-u, czyli niezbyt, znaczy będzie zerowy efekt. Ale pytanie, dzięki wspomnianym artykułom można go wewnętrznie wprowadzić w komisji. Dokładnie, tak. I pytanie moje jest takie, że już dzisiaj mamy 3000 produktów do negocjacji, tak? To jest trzeci raz, trzy razy negocjowaliśmy, to jest czwarty. Czy my nie możemy liczyć na coś takiego, że jakby samą zasadą komisji będzie to, jak już trzy razy coś negocjowała i w grupie są nie jeden lek, bo jeden lek jest monopolistą, ale już są odpowiedniki i one między sobą konkurują ceną, to bezsensowne jest negocjowanie tego kolejny raz i jakby przedłużenie tych decyzji automatycznie, bo jest artykuł z kolei inny, wiem, że teraz trochę przynudzam, jestem prawnikiem, przepraszam, 13.6a, który mówi, że ja jako producent mam dzisiaj na przykład cenę 15,60 zł i ja mogę złożyć wniosek z taką samą ceną. Pytanie jest, skoro mam takie uprawnienie, czy minister też nie może, biorąc pod uwagę to, że firma X ma jakiś wpływ na gospodarkę, taki jak tu mówimy, czyli korzystny, przedłużyć po prostu tej decyzji z tą ceną i ponieważ to już trzy razy było negocjowane przez jego poprzedników, a może przez niego, akurat przez pana ministra nie, ale tak czasem się zdarza, że to będzie ta kadencja, kiedy i czego życzymy, żeby to było kilka takich renegocjacji, więc... Kilka kadencji. Więc właśnie życzymy renegocjacji co 5 lat, co wymusza kilka kadencji. Nie zdradzę tajemnicy, jak pan powiem, że pan premier się w wywiadzie powiedział, że oczekuje, że kolejna kadencja będzie łatwiejsza. Tak, pytanie jest, czy nie możemy tych decyzji przedłużyć automatycznie jako, tak? Biorąc pod uwagę, to już trzy razy były negocjowane, są mechanizmy, które działają w ustawie, czy nie poświęcić więcej wysiłku, to co mówił pan dyrektor, na negocjowanie tam, gdzie te oszczędności mogą być naprawdę, nie wiem, w programach lekowych. To jest pytanie do pana ministra. Pytanie zasadne. Na pewno te negocjacje będą troszkę rozsądniejsze. Pod inną filozofią, zważywszy, że co do idei RTR jest dobry i chyba nikt się z nim nie... Tutaj nie ma wątpliwości, że on powinien wejść w takiej czy innej postaci, w związku z tym jego ducha i pewne zapisy można wprowadzić dzięki zapisom już istniejących w ustawie refundacyjnej
do polityki negocjacji na Komisji Ekonomicznej. To będzie osobna ustawa jeszcze oprócz tego. Nie, nie. Czy będzie nowelizacją ustawy refundacyjnej. W związku z tym no, chcielibyśmy, żeby to weszło w tym roku, ale to, czy, że ona wejdzie jako ustawa i jako wytyczna, to nie, nie ogranicza nas tak naprawdę zastosowaniu mechanizmów RTR-u w negocjacjach, bo wydaje się, że rozsądne stosowane mechanizmy RTR-u są z korzyścią dla pacjentów i z korzyścią dla gospodarki polskiej, kierując ją na stronę innowacyjnej gospodarki. Także, no, tak jak powiedziałem, dla bezpieczeństwa pacjentów przede wszystkim w długiej perspektywie na pewno, natomiast również dla gospodarki. Także tutaj chyba jakby kierunek działań jest dosyć jasno określony. Co do legislacji, to one są, tak jak powiedziałem, na ukończeniu. Również polityka lekowa już praktycznie jest po lektach wewnętrznych. Ja będę musiał się zaraz pożegnać. Tak, tak. To jest chyba dobra informacja. Bardzo ważne. Przeciągnęliśmy pół godziny, to przepraszam, moja wina wstydziła na premiera, ja nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś, bo w zasadzie plan, żeśmy wyczerpali półtorej godziny debaty. Ja tylko chciałem powiedzieć, że od strony wsparcia podatkowego, no właściwie na koniec roku, mam nadzieję, że już dojdziemy do ściany, to znaczy prawo podatkowe w ostatnich dwóch nowelizacjach ustawy o wspieraniu odpowiedzialności innowacyjnej zostało doprowadzone już do takiego stanu, w którym w Polsce na działalność innowacyjną są. No, nie wiem, czy największe, ale to już taki jest bardzo duży top 5 europejski, jeśli chodzi o te ulgi. Niedawno pan prezydent podpisał nową ustawę strefową, czyli jest to de facto ustawa wprowadzająca ulgę na inwestycje dla każdego przedsiębiorcy. Polska staje się strefą, więc to jest po prostu ulga inwestycyjna. Więc po stronie bodźców fiskalnych, a i na koniec tego roku też, no, mam nadzieję, pojawi się już w prawie przygotowany przez nas, tak merytorycznie, a formalnie prowadzony przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o patent boxie, czyli takiej ustawy, która zwalnia z opodatkowania produkt zawierający swój patent, a ideą w ogóle taką, którą przyspieszę, to jest zmniejszenie kosztów wprowadzania produktów na rynek i to jest specjalnie pod przemysł taki, no, biotechnologiczno-farmaceutyczno-spożywczy, gdzie są duże bariery takie, no, kosztowe wprowadzenia produktu na rynek. No i jakby od tej strony ten mechanizm, no, już jest udrożniony. Oczywiście to też jest trzeba pamiętać, że w praktyce, jak sobie symulowaliśmy tych symulacji, jeszcze tam było tam różne rzeczy pokazywać, wykonywaliśmy parę miesięcy sporo, to, no, to nie jest tak, że też tych firm cieszących się jakąś szczególną preferencją w takim procesie refundacyjnym byłoby bardzo dużo. To jest naprawdę do 10 firm tak naprawdę. Jeszcze na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Pani poseł powiedziała o tym 6%, tak troszkę, czy to dużo, czy to mało. Znaczy z punktu widzenia państwa zobowiązanie rządu i tej formacji politycznej do wzrostu nakładów z 4,7 do 6 jest gigantyczne. Nie ma takiego wzrostu nigdzie w Europie. I to też pamiętajmy a propos finansów przeznaczonych na farmację, na inwestycje, na rozwój. Jesteśmy w okresie, kiedy mamy się zastanowić, jak te wzrastające fundusze racjonalnie wydać. Bo one będą wzrastały i już wzrastają. Stąd też debata, którą zainicjowałem wspólnie dla zdrowia 13 czerwca będzie pierwsza debata, na co serdecznie od razu zapraszam, ale my wspólnie powinniśmy się zastanowić, jak te pieniądze zainwestować w zdrowie Polaków, bo pieniądze wydane na zdrowie, stąd pan premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że jest priorytet rządu, to jest inwestycja, to nie jest koszt, to się na pewno zwraca z punktu widzenia Polski. A właściwie wydatkowane, zdanie, żeby ja uważam, że pieniędzy wcale nie jest za mało, tylko żeby również właściwie wydatkowane. Ja tutaj dlatego powiedziałam tutaj, ja bardzo cieszę się, że jest 6%, bo o to wszyscy w ogóle praktycznie na Komisji Zdrowia zagłosowali wszyscy za tym, nie patrząc na opcję polityczną, ponieważ żadnej opcji politycznej do tej pory nie udało się tego osiągnąć.
trudno. Żadna nie miała tyle odwagi, żeby powiedzieć, że zrastamy. Zagwarantować. To jest ogromna odwaga, bo ja wiem też z punktu widzenia rozmów z panią minister Czerwińską, z panem premierem, to ten wzrost to jest bardzo poważny wzrost finansowy w budżecie państwa, ale no, trzeba powiedzieć, to jest priorytet polityki tego rządu. Zdrowie Polaków to jest jedno z ważniejszych dóbr narodowych, jakie mamy. Powinno to wybrzmiewać.